Ej, witam was serdecznie, tu jest Bad Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Days Gone. Tak, przyjechaliśmy do elektrowni? Wodnej? Elektrowni? Coś w tym stylu. Boże drogi. I kurczę, jesteśmy gdzieś tu niedaleko Copland. A nie no, Copland jest tu, może mnie nie zobaczy. Może. Tam u góry chyba zombiaki chodzą. Nie sądzę, chyba że to są włóczęgi. I wieczyści, o. Ale nie, prędzej to zombiaki tak chodzą. Dobrze, idziemy za Riki, co ona zaś tam wymyśli. No nie, no słyszę zombiaki. No i co chcesz tu zrobić? O nie, nie, nie. Hej, coś tu nie gra. Powinno wypływać więcej wody, o tam. Tak? Tak, a słyszysz to? Co? Może jakieś zombiaki tam wpadły. Gdyby pracowały turbiny, słyszałbyś stąd buczenie przewodów. No i co? Co tam się stało? A. To samo, co ze wszystkimi mostami. Spryciarze w mundurach uznali, że wysadzenie ich pozwoli powstrzymać nadejście hordy. No, nie hordy bardzo. Hordy uchodźców czy hordy świrusów? No, w sensie tacy jak Copeland? O Boże. Dobra, dobrze, no, jedziemy. Jedziemy do góry, tam były zębiaki. O, czekają na mnie. Praszki? Może. Mhm. Albo zombiaki, nie wiem. Nie słyszę zombiaków. Czekajcie, czy... Nie, nie mogę stworzyć. Chodź, dotknij tego. Co? No chodź. Macaj. Zimne, co? I co, czujesz coś? Nic. Nie. Dokładnie. Gdyby woda płynęła, turbiny by cały czas wibrowały. Idziemy. Coś je zblokowało na pewno, te turbiny. Może faktycznie jakiś ząbek tam wpadł. Tutaj w górę, musimy się dostać aż na szczyt, o tam. Wyprowadzisz. Widzisz te rury? To są no. Tak zwane zastawki. Ciśnienie w zbiorniku rośnie i zwiększa się przepływ wody, dzięki czemu można dużo łatwiej zasilić turbiny. Skąd ty w ogóle wiesz takie rzeczy? Z moimi braćmi naprawialiśmy samochody i inne takie. Stary załatwił mi robotę w Boeingu, jak miałam 17 lat. Uczyłam się zaocznie, miałam zostać inżynierem, mechanikiem i wtedy wszystko chuj strzelił. Widziałaś ich potem? Swojego ojca, braci? Nie. No. Chodź, tutaj. No idę. Dobra, trzeba coś wykombinować. No i co tam? No to będzie ciekawie. Co? Co teraz? Kto? Czekaj, co ty? Idziesz pływać? Jeździliśmy razem tylko przez kilka miesięcy, ale przez ten czas nigdy nie widziałam, żebyś zrobił coś dobrowolnie. Jedno z nas musi tam zeskoczyć i odetkać w lot. To będę ja. Tylko nie podglądaj. Ale oczywiście możesz czekać i patrzeć. I patrzeć. Dosłownie. Okej. Okay. Tylko tam zębiaki, żeby nie były. Okay, teraz albo nigdy do roboty. I chłops. Jej, idziemy pływać. Znaczy my nie idziemy, będziemy patrzeć. Dać patrzeć. No i co? Niezły syf. Ale chyba uda mi się to ogarnąć. Weź wróć do turbiny. Pomóż ci jakoś. Zobacz, czy w ogóle wibruje. A co to? No, nie powiem co. Tylko tam niech cię nie wsyśnie, kobieto. Wolałabym nie stracić, żeby nic się złego nie stało, bo to różnie bywa. Co się patrzycie? Spadać, dzieciaki. Nic. Chwileczkę. Teraz. Tak, sprawa zaczęła. No ale zębiaki zaraz przylecą. Nie? No już, wyskakuj z tej wody. No. Czujesz te wibracje? Tak, ale prąd ciągle nie płynie. Co? Co?
Szlak. Jesus, tyle, żebym się pomoczyła i dobra, nic sobie nie dało. Sprawdzimy transformatory. No to co właściwie stało się z twoim ojcem i braćmi? Nie wiem. Przez całą drogę próbowałam się do nich dodzwonić. No, ciągle była zajęta. Jak dotarłam na miejsce, nikogo nie zastałam. Cała okolica była wyludniona. Może uciekli. Ulotki, nakazy ewakuacji. Sprawdziłam najbliższy obóz dla uchodźców, ale został opanowany. Mm. Wszyscy byli martwi. Wszędzie były świrusy. Jezu, Ricky. Strasznie mi przykro. Wiesz, to było dawno temu. No, parę lat temu. Z 2-3 może. Prędzej 2. 2,5, o. Bo ile mamy? Mamy 785 dni. Te zasilają linie biegnące na południe. Okej, okay. Wiesz może co z nimi, tak? Nie, nie mam pojęcia. A co my? Kurde, elektryk. Tylko on mam wiedzieć. Tam pewnie zawaliło się coś. Może było zwarcie w skrzynkach przyłączowych turbiny. Zejdziemy i sprawdzimy to. Dobra? Aha, spoko. No, proszę, nic nie wiemy, nie mam nic zagadania. Z tobą, Eskizem, bo mam wrażenie, jakbyś zawsze była o krok od rozszarpania mu gardła. Kiedyś przełapałyśmy go z Adi, jak ukrywał się przed naszą chatą, kiedy brałyśmy kąpiel. Podglądał. Powiedział mu, że jak jeszcze raz odwali taką akcję, zobaczy, kto ma większego gnata. Ohoho. Wiesz, skoro była tam Adi, to Skizo pewnie nie patrzył na ciebie. Gdyby nie ja, wykastrowałaby chujka jak nic. Auć. Nie? Nigdy nie wkurzaj babki, która umie używać skalpela. O, właśnie. Dobra, podsadź mnie. No, hop. Okej. Okej, spoko. Gotowe. I proszę, brama otwarta. No, dzięki. Pomieszczenia przyłączowe są gdzieś tutaj. A, tu zombiaki gniazdo sobie zrobiły. O Boże, co tu tak śmierdzi? Gniazdo świrusów. Wiedziałam! O Boże, drogi. Dużo. O, Jesus, jeszcze ciemno. Trzymaj się blisko. Super. Świrusy. Dosyć. Ja też mam, ze 3. Dobra. Pamiętasz co robić? Ty podpalasz, ja rozwalam. Minęło trochę czasu, ale pamiętam. To dobrze. Dobra, chodźmy, chodźmy. Coś tu? Tam jest jedno gniazdo. No dobrze. Amunicja. Może na razie nie będę brała, dopiero jak będziemy wracać. Gdzie? Gdzie jest gniazdo? Gdzie jest gniazdo? Aha, tam u góry. Tam u góry, dobrze. Chodźcie, cwaniaki. Dostała. No jeszcze nie, to nie jest ostatnie, jedno ostatnie gniazdo. Raczej będzie tu jeszcze jakieś będą. Tam widziałam gniazdo na wprost. Odpalaj. Chodź tam. Gotowa. Oj Boże. Jeszcze no uważaj, no kurde, zombiak za to była, nie kurwa. Żyjesz? Tak. Jeszcze. Padają za gośćmi, co? A dziwisz im się? To lepiej, żeby się do tego przyzwyczaili. Wiesz co? Od dzisiaj będzie to teren obozu Lost Lake. Władza w ręce ludu. Dobra, sprawdźmy jeszcze skrzynki przyłączowe i spieprzajmy stąd. No, chodźmy stąd. Mamy to. Gotowy? Tak. Dobra. I na stanie światło się tam zubiaki. Tak! Houston, mamy zasilanie. Dobra robota. Bez ciebie by się nie udało. Chodź, poszukamy czegoś do zablokowania drzwi. Nie chcę przyjeżdżać tu co miesiąc, żeby sprzątać to gówno. Czekaj, czekaj, będziesz tu za miesiąc? Co? Nie wiem. Może po prostu... Jezu, Chryste. Jest, idziemy. To... Czemu pytałeś o mojego ojca i braci?
Sam nie wiem. Po prostu nigdy wcześniej o nich... Chcielibyśmy wiedzieć. Przepraszam, no. Jeśli... Może w ogóle nie chciałaś o tym rozmawiać. Nie, spoko. Właściwie to przypomniało mi się coś, o co chciałam cię zapytać. No, co tam? Jeździliśmy razem. Okej, okay, Ricky. Ricky, nie teraz. Możesz spytać mnie później. Co nie... Hej, hej! Chodź, musimy ruszać. Ty możesz pytać, a ja nie? Dlaczego? No chodź. Co tu się zaś podzieje? Hej, nigdy nie pytałeś, czemu przestałam jeździć z tobą i buzerem. A niby czemu miałem pytać? Od początku wiedziałem, przez pierdolenie żelaznego. Nie. Boże, Ricky, serio, musimy do tego wracać? Jeździliśmy razem jakieś, sama nie wiem, kilka miesięcy. Daj spokój. No dobra. Dobra. Była taka jedna noc, którą bardzo dobrze pamiętam. Na zewnątrz padał śnieg, a... Ups. Buzer chrapał. Pamiętasz, jak potrafił chrapać? Przysięgam, myślałam, że nam ściągnie na głowę tak, całą hordę. Niewiele się zmieniło. Tak czy inaczej. Pewnie myślałeś, że wszyscy już dawno śpią i siedziałeś sam na zewnątrz. O Boże. Jak zwykle. O Boże. Wpatrując się. Idziemy w tą stronę. Nie spałeś całą noc. Pokaż mi to zdjęcie. No. Masz zdjęcie? Ty czemu jeździsz do kamienia? No. Wtedy zrozumiałam. Co zrozumiałaś? Że nie chcę skończyć tak, jak wielu ty. Z nas tutaj, jako więzień przeszłości, uciekając przed tym, co było, tylko chcę patrzeć naprzód. Okej? Okay? Nie wstecz. To nie jest tak, jak myślisz. Okej? Okay? No co, nie można sobie na zdjęcie żony popatrzeć? O co ci chodzi? Chodź. O Boże, wieczyści. Jesteś pewna, że to oni? Widziałam, co ma na plecach! Jesteśmy z obozu Lost Lake! Żelazny ma z wami rozejm! Głupia jesteś, przecież oni nie mają rozejmu żadnego. Nie ma żadnego rozejmu, już dawno nie ma i nie będzie. Od kiedy to z wieczystymi można mieć rozejm? Tak, a ile już jesteś obozowiczką? Snajpera mają, a kurde. Hej, dupki, chyba zawędrowaliście daleko od domu. O, ładnie. Co oni te diabła robią? Wracać do tej swojej nory i wypierdalać z powrotem na żelazny stok! Tak, tak się marnuje. Ale oni to mają w nosie, Jezus Maria! Akurat z tym Skizo ma rację, że oni raczej z nimi się nie da nic. Ile was tu jest, kurde? Co jest? No chyba tędy nie przejdę. Albo i przejdę. Jak się teleportował? Nie jest słabo, tylko strzelaj. Miało was na północ, co? To nie chcecie trzymać się blisko Carlosa, nie? O, tam jakiś cwaniak. Ale tu jest też cwaniak. Przeładować. Głupoty! Może zostawimy was tutaj, żebyście się wykrwawili, co? Sirus pewnie się ucieszą, he? Przecież tego chcecie! Wyłącz tą latarkę mi. Tu aż dwóch jest. Dawać, dawać! Dużo ich tu jest, jak widzicie. Uciekaj, debile. Wow. Możecie wszyscy iść!
prostu do diabła! O tak, tam dopiero się ukorzycie, co? Ukłonicie się. Dobrze, spadajcie stąd. Tyle wam poradzę. Dobrze, tu nam otwarli, ale raczej nic nie widzę. Jeszcze tam śmieszny ten z takim czymś jest, o ten. Szkoda, że się nie da tak ten, żeby ten kanister mu wybuchnął na plecach. Chyba, że to nie jest kanister. Dobra, może spadajmy stąd. Nie mam pojęcia. Kiedyś miałem do czynienia z kilkoma ćpunami, którzy zachowywali się podobnie. Chyba byli na PCP albo podobnym gównie. A, sól do kąpieli, pamiętasz? Sól popularna, zanim wszystko szlak trafił. Boż. Ta, fakt. Chodź, zobaczymy, czy nie uszkodzili nam maszyn. Chyba nie. Naprawdę myślisz, że rozum żelaznego Majka z tymi sukinsynami się utrzyma? Sama no nie. Panie wieczyści, po tym co zrobili z ręką Buzera, po tym co zrobili Lisie, co? Jeden z tych gości trzymał to w dłoni. Co się stało? Mieliście z nim jakieś kłopoty, ty i Buzer z wieczystymi, zanim ukradłeś te antybiotyki? Nie. Sam nie wiem, słuchaj. Cokolwiek Carlos myśli, że zrobiłem, będzie bez porównania z tym, co jemu zrobię, jak tylko go zobaczę. Chodź, idziemy. A nie jedziemy? Dobra, kierujemy się liniami na południe. Sprawdzimy transformatory. Upewnimy się, że działają. No, zobaczymy. Zobaczymy, może będą. Co tam? Mogę cię powstrzymać? Nie. Jak trafiłeś do klubu? To długa historia. A przed nami długa droga. To mów. Należałem do 10 Górskiej, frontowej jednostki współpracującej z Sojuszem Północnym. Kurde, nie wiedziałam, że służyłeś w wojsku. Dlaczego? Chcesz to usłyszeć, czy nie? Sorry. Prowadziliśmy natarcie na Mazar i Sharif. Wpadliśmy w zasadzkę talibów. Szli akurat w przeciwną stronę. Mieli ciężarówki z ZU-23 na naczepach. To takie przerobione armaty przeciwlotnicze. Ciężkie działa. No. No, w chuj ciężkie działa. Nasz Humvee wybuchł i spadł z klifu, prosto do Hari. Wiesz, jak trudno jest utonąć w Afganistanie? Trudno! To jedna wielka jebana pustynia. W każdym razie no, raczej tak, wyrzuciło tam mnie przez przednią szybę. A kiedy się ocknąłem, Humvee tkwił do góry kołami w rzece. Wypłynąłem na powierzchnię, żeby zobaczyć, czy ktoś przeżył i wyciągnąłem ciało na brzeg. A potem powtórzyłem to jeszcze 7 razy. A kiedy wyciągnąłem Tanera, mojego sierżanta, miałem dość. Gdy wróciłem do domu, to sam nie wiem, kupiłem motocykl, spędziłem kilka lat w drodze, przenosząc się z miejsca na miejsce i... Do Farewell? Tu się wychowałeś, prawda? No, tak! Kiedy wreszcie osiadłem tu na stałe, dostałem robotę w sklepie z motocyklami takiego starszego gościa o imieniu Jack. I on stał na czele klubu. Tak na niego mówiliśmy. Przygarnął nas. Zaraz, Jack. Pamiętam, że Buzer o nim wspominał. Siedział w więzieniu czy coś takiego. Wydarzyło się coś złego i on wziął wszystko na siebie dla dobra klubu. Wygląda na to, że byliście blisko. Ale nie tak blisko, jakbyś myślała. Haha. To wracamy już do obozu, chyba na to wygląda. Mogę się zatankować? O, rozwalone. O cholera. Nie może być za łatwo, nie? No nie. Może wrócimy tutaj rano. Znajdziesz narzędzia, których potrzebujesz i... Wtedy dokończymy sprawę. Może będzie tu mniej świrusów. Czyli nie będzie prysznica? Dobra, ale najpierw ci coś pokażę. Nie będzie prysznica. Długi dzień. Przestań, dużo wiesz o świrusach.
Chcę ci pokazać coś, czego możesz nie wiedzieć. Czego? Tu jesteśmy. Dobra, okej. Jazda. Mogę cię o coś spytać? O Boże. O, powtarzam jeszcze raz. A mogę cię powstrzymać? Czemu ciągle nosisz barwy? Nie wiem, co masz na myśli. No, dlaczego wciąż Lubu, jesteś no. w nowej skórze? Ty i Buza, przecież nie próbujecie już nikogo zwerbować, ani zaznaczyć swojego terytorium. Nie. Kilku gości, z którymi kiedyś pracowałam... Mógłbyś zmienić ten... Raz ich o to zapytałam. A przecież oni ich ścigałam ze względu właśnie na ten... Ten z ich kurtki, znaczy no, te barwy. Temu, co jest gangowe, motocyklowe. Słucham, nosimy je, bo tak, co chcesz usłyszeć? Znaczy, nie wiem, jak jest z Buzerem, ale ja nie próbuję niczego powiedzieć. Po prostu, te barwy, to właśnie ja. Mam na koncie całe mnóstwo głupich akcji, ale dołączenie do klubu, no, powiedzmy, że to jedna z niewielu rzeczy, których nie żałuję. Nie żałuję. No i co tam? Ricky, co my tutaj robimy? Przecież widziałem już pociągi śmierci, Nero i Hordy tak samo. Wiem, ale to nie to. Tylko co? Co do kurwy? Patrz. No Horda. Byłam tu kilka razy, żeby popatrzeć. Mieszkają w starych fabrykach maszyn i wychodzą każdej nocy, jakby ktoś zadzwonił na obiad, nie? Każdego ranka wracają do środka i nie wiem, hibernują. Może. Czyli nigdy nie poszłaś sprawdzić? Haha. Raz podeszłam za blisko i zaczęło mnie gonić kilka świrusów. To jak pakowanie kija w mrowisko. Chodź, idziemy. Ściemnia się. Mhm. Tu masz hordę, musisz ją kiedyś zabić. Dobra, dobra. W każdym razie niedawno widziałem coś, ale mi nie uwierzy. Co? Serio chcesz? Helikopter. Dobra, to pogadajmy. A nie, zaczekaj, niech zgadnę. Widziałeś helikopter? Nie. Skąd wiesz? Skąd wiedziałaś? Pojawiły się tu kilka razy, latały nad Lost Lake. No wow. A co cię to? Przecież nie chcą nam pomóc. Z tego co słyszałam, walą bez ostrzenia. A Mike nie widział, co? Ojejku. Wiedziałam. O Boże. Dobrze, że ona chociaż widziała te helikoptery. To nie jest ściema. Dobrze, już wracamy. Hej, gdzie byłaś przez cały dzień? Ciebie też miło widzieć. Skizo powiedział, że pojechałaś gdzieś z Deaconem, a ja martwiłam się. Ojejoj. Jestem zmęczona, dobrze? Nie będzie prysznica. Dziękuję. Luz, powiedz tylko, jak będziesz chciała zająć się tym transformatorem. Będę w pobliżu. Dobra. Pierdolenie. Adi. O co ci chodzi? Nie, nie. O co tobie chodzi? Powiedziała, Jezus Maria. Jestem zmęczona. Tyle. Dobra. Przepraszam. Zluzujcie. Martwiłam się, wiesz? Nigdy wcześniej nie znikałaś bez słowa. No. Jasne. I to tyle? Męczona jestem, o co ci chodzi? Boże drogi. A, jeszcze brakuje. Brakuje mi. Mieliśmy małe biuro i schronisko dla psów niedaleko Sisters. Było tam może ze 100 psów. Punkt umiejętności. Coś tu w ogóle jest jeszcze takiego. No, to chciałam, żeby przebijalność. Przebijalność. No właśnie. Że jak trafią. Jeszcze mam jakieś punkty możliwe. Dwa punkty jeszcze, dobra. To ja chcę w ogóle. Tu już mniej więcej wsią z tego. Skupienie? Nie, nie, nie. A co my mamy w przetrwaniu? Co to w ogóle jest fajnego? Działanie koktajli, regeneracja kondycji, pewności obrażeń. A w okazji, co tam jest? Może większe obrażenia.
A na trójce jesteśmy. Trafienie do mnie o 25%. Egzekutor. Ale jakich słabszych zębiaków można kamieniem walnąć? Wymiatać. O, to by było dobre. Szybkie wykonanie przewrotu, ale się po waleniu. Pintem. No dobrze, niech będzie. Niech będzie i to, że jeszcze nie. Ale powinno nam się odblokować, nie? Jeszcze nie? Jeszcze jedno potrzebujemy, co? No dobra, niech będzie to. Tak, bo ja chcę to. Nie. To chciałam. Obrażenia od tej naszej broni stworzonej będziemy mieć więcej. Dobra, jak tam zadanie? Jak to wygląda nam? Zespół badaczy Nero. Znowu. Hej, no popatrz. Za późno na robotę na moczarach. Ale pesek, co nie? Skizo? Skizo. A skoro o nim mowa. Ciekawe, co robi przez cały dzień. Kurwa. Nie mogliśmy jej wpuścić. Odgląda wszystkich. Daleko to? Na kawałek. No nic, no, trzeba podjechać. Trzeba podjechać, w ogóle nie w tą stronę jak zwykle. Ja jadę. A ten zaś podskakuje? Nie, o ho ho. Co się stało? Nie wystrachał aż tak. Ale ten podskoczy. Hej, Ricky, jesteś tam? Słuchaj, przez jakiś czas mnie nie będzie. Mogłabyś mi trochę kryć? Skizo będzie pewnie pytał, dlaczego nie pracuję na bagnach i takie tam. Hej, Dick. Co tam? Boozer jest... kurde, sam nie wiem. Jest jakiś zdołowany czy coś. Pogadaj z Adi. Chyba wiem, jak można go pocieszyć. O, a co chcesz zrobić? Nie wiem, myślałem, że może wpadnę na górę O'Leary, zgarnę jego maszynę i mu ją podrzucę. Trochę ci to zajmie na piechotę. No. Coś wykombinuję. To będziesz mnie kryć, czy nie? Tak. Dzięki, Ricky. Bez odbioru. Muszę ten... jego maszynę podjechać. Po co mu? Jesus. Dobra, i tak już jadę za ten, tu. Nero ścigać. Potem zrobimy sobie motor. Pewnie będzie można zrobić tak, że podjedziemy tam na tą górę po ten jego motocykl, zostawimy swój, podjedziemy naszym i żeby zgarnęli nasz motocykl. Nie wiem. Gaduję. To tak, na piechtę? Ja jestem przy jednym z nadajników, w tym przy Camp Creek. Tu nic nie ma. Poczekaj. Dobra. Zaraz tam będzie agent polowy. Wiesz co robić. Bez odbioru. Tak, wiem. Mam nie dać sobie odstrzelić dupska, jednocześnie bawiąc się w podglądacza. Bez odbioru. No jak zwykle. No to o co chodziło? Kiedy ostatnio gadaliśmy, wydawało się, że zaraz posikasz się w swój kombinezon. Nic. Zresztą mówiłem, ludzie wyżej postawieni niż ja, którzy nie chcą, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. No, za blisko prawie mnie przyłapali. Wiesz co, gówno mnie to obchodzi. Chcę tylko uzyskać informacje na temat Sary. No tak, mam kogoś, kto nad tym pracuje. Już ostatnio to mówiłeś. Trochę potrwa. Chyba musisz uzbroić się w cierpliwość. Ty! Prawda? Ta grupa badawcza nie jest częścią mojej jednostki, więc nie mogę śledzić ich po tej operacji. Chcę, żebyś... umieścił nadajnik na ich helikopterze. A, jasne. Aha, i chcę, żebym śledził gościa w białym kombinezonie. Coś jeszcze? Tak, nie daj sobie odstrzelić dubska. Kanał był wcześniej otwarty.
Wszystko mi jedno, jak to nazywasz. Ja tutaj nadstawiam kark. No a ty sobie siedzisz i co? Czy nic nie zrobił? Jezu, muszę z drugiej strony, nie da się... Nie, mogę. Wiem, że nie można. No i tylko ty to miałeś usłyszeć. Wraca, nie. Gdzieś z tamtej strony trzeba by podejść, tak. Coś słyszałem. No to idź w tamtą stronę. Dobrze, jesteśmy. Tamten też na dół poleciał. No raczej nie będzie już go miał. Ten zegarek wydaje się nowy. Zegarki sobie ubierają! Poważnie. Poważnie, demencje mają zębiaki. No jak ja mam kurde podejść, jak tam nie ma krzaków? Jezus Maria. Super, wszystko od nowa, dzięki. Dzięki. Kurde. Tam łazi jeden. Ale zło. Długo. Jak ja mam się ich pozbyć? Tam jest ich za dużo, tam nie było żadnych krzaków, co mam kurde 200 tych kamieni rzucić. Debilami. Tak, są. Ale podobnie jak pacjenci z zaawansowaną demencją, miewają pewnie jakoś tam za świadomości. Ofiary drugiego stadium infekcji wydają się zachowywać szczątkowe wspomnienia. No nie. No
idź tam. No zaś, kuźwa mać, no. Będę się wkurzać. Milion razy pewnie. I wszystko od nowa. A to jest zło. Wielkie zło. Dlaczego musi ich być tak dużo? Znaczy oni w takim miejscu, tam krzaki mi się kończą. Jak nawet go nie widzisz. Straszne zło to jest. I znowu to samo. Kolejny obiekt wykazuje elementy morfologii stadium drugiego infekcji. Ścięgna dłoni są mniej napięte, paznokcie mniej przypominają szpony, jakby zostały obgryzione. Co więcej, obiekt ma na sobie biżuterię, także ubrania mniej poszarpane i zniszczone niż... Nie. O Boże. Nie powinnam tego odciągać. Teraz ja to jeszcze dzisiaj usłyszę milion razy. Ten zegarek wydaje się nowy. Więc to oznacza, że obiekt albo dbał o niego, albo dopiero ostatnio. Ostatnio go założył. Jasna cholera, myślałem, że oni wszyscy są. No. Kompletnie porąbani? Tak, są. Ale podobnie jak pacjenci z zaawansowaną demencją, miewają czasem przebłyski świadomości. Ofiary drugiego stadium infekcji wydają się zachowywać szczątkowe wspomnienia. Bez jaj. Tam chyba ktoś był. Bez jaj. Spójrz na te ubrania. Co? Coś prawie słyszałem. Czyste, prawda? Znaczy, nie czyste, ale większość wirusów jest cała w głównie i szczynach. Oh Jesus. Oh Jesus. Nie tak. Dobra. Wow, weszłam ten. Gdzie oni są? Czemu ona weszła do... Gdzie ona jest? No nie, no zobaczą mnie. Jezus Maria. Kuźwa mać. Masakra, no. Jak nie tak, to tak, no. Czemu to jest takie złe? I zaś odnowa. Czy dlaczego? Mogę w niego rzucić tym kamieniem. Tak bardzo bym chciała w niego rzucić. Kurde mać! Irytuję się już, zaczynam się irytować. Zaraz zobaczę imporze, obniż sobie poziom trudności. Ta gra jest za trudna. Gra jest wkurzająca w tym momencie. Tam w ogóle ona do budynku wlazła. Czy ona ma być w budynku? Masz włączone ogrzewanie? To jest najgłupszy etap w grze. Nie lubię go ani trochę. No, zaznacz, że go, kurde. Wow. Nie mogę zaznaczyć. Super. Dobrze, kończcie już, bo mnie wkurzacie. Taka. O Boże drogi. No weź rzekł, kurde, zaznacz mi. Tak, są.
ale podobnie jak pacjenci z zaawansowaną demencją, miewają czasem przebłyski świadomości. Ofiary drugiego stadium infekcji wydają się zachowywać szczątkowe wspomnienia. Bez jaj. Jeszcze to słyszę. Bez jaj. Spójrz na te ubrania. No ja chcę tamtego, żeby go ten... Jezus Maryja, no! Kurde, co jest do cholery jasnej? Ja się szybko irytuję. No naprawdę, to już sadomaso, dla sadomaso to jest zadanie. Kurde. Ja to bym jednym, drugim, trzecim ogłuszyła go, ale no nie da się, no. Nie, zaś mi tu przyjdzie. Odejdź, kuźwa. Mamy prawo strzelać. Kurde. Bez ostrzeżenia. Luzuj, pogadajmy, dobra? Wow. Czy ja to zrobię dzisiaj? Czy ja to nie zrobię dzisiaj? Spokojnie. Odchodzi, że oni potem sobie idą w tamtą stronę. Nie chodzą tu, gdzie teraz są, tylko oni sobie idą w drugą stronę. I to jest zło. Ktoś jeszcze to słyszał? Nie, tylko ty to miałeś słyszeć, debilu. Kiedy przelatywaliśmy nad Ferłem, ale tam było świrus. No, kilkadziesiąt. Coś słyszałem. Jejku. Ile razy ja to dzisiaj i my to razem usłyszymy ze mną? Aj Boże, to jest zło jakieś. Jedno wielkie zło. Czemu nie możecie iść tam gdzieś? Jeden z drugim, trzecim, ósmym. Tylko oni zaraz sobie pójdą ten... W tą stronę, gdzie ta... Doktorka pójdzie. Którędy ja mam iść? Widzieliście to? Nie, tu kurde nikogo nie ma, spierdzielaj! Nie. Zostawiłeś ją. Jak umówiłeś? I widzicie, oni tu idą sobie, debile. Proszę, udaj się tym razem, Gromi. Dobrze, możecie sobie iść. Proszę, jestem bardzo zirytowana. Ale staram się, żeby mi to wyszło teraz. Mam nadzieję. Co ty tam macesz? Podłogi? Oglądasz kolor dywanu? Marzyć się taki sam? Haha. Goń, tam i z powrotem. No już, koniec. Wynika z tego, że niektóre świrusy wstają rano, biorą prysznic, zakładają swoje ulubione złote zegarki, całują żony na pożegnanie, a potem wychodzą z domów, by miło spędzić dzień na zjadaniu nas i obstrywaniu się. Tak. Czas na takie pierdoły. Tak, zgadłeś. Mam nadzieję, że wszystko słyszałeś, Obraja. Widzieliście to? Dobra, teraz czas wynosić się stąd w pizdu. No. Te, tylko tak chciałbym, żeby on sobie poszedł. Obrajan, jesteś tam? Obrajan! Czekaj! Co? Tak, jestem. Podłożyłem urządzenie tropiące i zdobyłem dla ciebie dane. Badacz, to był mężczyzna.
mężczyzna czy kobieta? Co? Dlaczego pytasz? Kobieta. Mężczyzna czy kobieta? To była kobieta, ale nie zapytałem, jak się nazywa. Dobra, będziemy w kontakcie. Ubrałem bez odbioru. Miłeś ty, jak zwykle. Dobrze, teraz trzeba spindzilać, tak, żeby nas nie dopadli. Dobra. Wow, udało się, hura. O, Boże drogi. Dobrze. Mamy to. Jej, udało się. Hura. Tak, teraz mamy chyba tam po ten motor, co? Dobrze, ale skończymy sobie ten odcinek. Wow. Wkurzające to było. Jak tam, wysłałaś już ludzi po niego? No, nagle nabrał ochotę na współpracę. Widać, dotarli do niego tuż przed rojem i zasugerowali, że go zostawią, jak im nie powie, gdzie są nasiona. Dziwna sprawa. Bo ja w sumie zostawiłbym go, żeby tam zgnił. No tak, ale znasz żelaznego Majka. No. Tak, 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 wiem. Trzymaj się, Ricky. Co tu zaś tam? Zaś mnie ktoś zaraz spogryzie, nie? A mi się goni. Skończymy sobie, w następnym podjedziemy po ten motor dla Buzera i zobaczymy, co tam... Tak, tak, Majka. Mogę się pożegnać z ludźmi. Chcę ci podziękować, że go nie zabiłeś. Trafi pod sąd, będzie miał szansę na przedstawienie swojej wersji. O Boże, o, kończ. Szkoda, Mike, Campbell, proszę cię. Żeby móc przedstawić swoją. Hej, są ludzie, którzy będą mówić w ich imieniu. No i mamy świadków. To jedyna słuszna droga. Dobra, już. Dajcie mi go na 5 minut. Na bank przyzna się do winy. Dzięki, ale damy sobie radę. Bez odbioru. Dobra. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Days Gone. Jak zwykle. Następny mi przerywa. Tak. No. Wiesz już, co oni tam kombinują? Pojęcia nie mam, ale O'Brien chyba mówił prawdę. Niro prowadzi tam jakieś misje terenowe, bada świrusów. Nie wiem po co. Aleluja. Był tu Skizo i powiedział, że cały dzień mam przerzucać gówno. Powiedz Skizowi, żeby spierdalał. Ja przekażę. Już koniec rozmów telefonicznych, znaczy radiowych. No nic, dzięki, cześć.